Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest poniedziałek, 13 września. Dzisiaj w liturgii wspominamy świętego Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Akcja dzisiejszej Ewangelii, kochani, dzieje się w Kafarnaum, w mieście szczególnie ulubionym przez Pana Jezusa, gdzie Pan Jezus miał taką bazę wypadową, z której szedł i uzdrawiał. I tam rzeczywiście w Kafarnaum dokonało się najwięcej uzdrowień. I tam był taki człowiek, który był setnikiem. Setnik jest to dowódca rzymski, oddziału rzymskiego, który miał pod sobą 100 żołnierzy. I dlatego setnik od setki żołnierzy. I ten setnik należał do grupy, która szczególnie była znienawidzona przez Żydów, dlatego że należał do po prostu żołnierzy rzymskich, czyli do okupantów, którzy okupowali ziemię izraelską i w ten sposób ograniczali wolność Izraelitów. Ale ten setnik był bardzo wyjątkowy, był dobrym człowiekiem. A skąd o tym wiemy? Dlatego że dzisiejsza Ewangelia mówi o tym, że on przejmował się losem swojego sługi, co należało raczej do rzadkości. Nikt się nie przejmował chorobą swojego sługi, natomiast on rzeczywiście tak. Szukał sposobności, aby jego sługa był uzdrowiony, ale ponieważ sam nie chciał angażować mistrza, więc poszedł do starszyzny żydowskiej, żeby w jego imieniu prosiła Jezusa o uzdrowienie jego sługi. Starszyzna żydowska popierała tę jego prośbę, dlatego że ten setnik był bardzo zasłużony. On wybudował im synagogę, on liczył się z ich zwyczajami, szanował każdego człowieka. Okazuje się, że kiedy Jezus wybrał się, aby spotkać się z setnikiem, który komunikował się tylko przez swoich wysłańców, to znów setnik wysłał swoich wysłańców, mówiąc: Panie, ja nie jestem godzien, aby spotkać się z Tobą i dlatego te zabiegi przez tych różnych pośredników i również nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, dlatego że znam prawa żydowskie. Wiem o tym, że jestem uznawany przez Żydów za człowieka nieczystego, ponieważ jestem okupantem tej ich ziemi. Natomiast wystarczy, że powiesz słowo i mój sługa będzie uzdrowiony. Słuchajcie, setnik korzystał ze swojego doświadczenia militarnego. Wiedział, że w wojsku, jeśli dowódca powie słowo, to oznacza, że tak jest. I w ten sposób potraktował Jezusa jako dowódcę. Czyli chciał powiedzieć, że Jezus jest tym, który ma władzę. Nie jest tym, który musi słuchać innych, ale jako ten, który ma władzę. W ten sposób wyraził swoją wiarę w Jezusa Chrystusa i w Jego moc. I również, kochani, kiedy my usłyszymy Słowo Boże, nie powinno być ono dla nas tylko jakimś pobożnym życzeniem, ale rozkazem. To jest tak jak w wojsku. Czasem jakiś dowódca wydaje rozkaz, powie jakieś słowo i wtedy co żołnierz odpowiada? Odpowiada: tak jest. Nie tak będzie, być może, nie dyskutuje, tylko tak jest. I rzeczywiście słowo, które Pan do nas mówi, jest faktem, ono już się dzieje. I w taki właśnie sposób przyjmujmy Słowo Boże. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.